Pokój dobro, tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Film na kanale o wiadomościach za 0 zł w Meszczaszliku zaskoczył mnie waszą oglądalnością. Zaraz po nim urodziły się kolejne filmy oraz kolejne wasze pytania. Więc w dzisiejszym odcinku po prostu odpowiem na wasze komentarze pod filmami z rodziny Meszczaszlik. Mam nadzieję, że znajdziecie tu kilka odpowiedzi specjalnie nagranych na tą okoliczność widoczkach. No to kilka sekund czołóweczki i lecimy z tematem. Na początku może opowiem, co to jest ten Meszczaszlik. Można powiedzieć, że jest to sieć wykorzystująca fale radiowe. Podobnie jak telefon komórkowy wykorzystuje fale radiowe, rzecz niby oczywista, budzi zdziwienie. Tutaj mamy do dyspozycji pasmo, które nie wymaga pozwoleń radiowych i jest dostępne dla przeciętnego człowieka, czyli 868 MHz lub 433 MHz. Ale z tym drugim mamy do dyspozycji o wiele mniejszą moc, bo tylko 12 dB mocy. No i bywa w niektórych lokalizacjach zapchane przez inne urządzenia radiowe. Polecam film na kanale opisujący parametr Channel Utilization. Dla ciekawych. A samą sieć Meszczaszlik możecie wykorzystać do przesyłania między sobą wiadomości grupowych, na przykład danej dzielnicy lub wioski, wiadomości prywatnych, oprócz tego danych o stałej lokalizacji użytkowników, danych z trackerów GPS, też jest już film na kanale, dane z różnych czujników, na przykład temperatury, wilgotności, ciśnienia. I jeśli mamy dwa takie urządzenia w pobliżu, to tak, będzie to sieć point to point, ale Meszczaszlik był projektowany do większych zastosowań, czyli możemy wysypać kilka takich urządzeń na obszarze na przykład miasta i dwa skrajne urządzenia, które nie będą siebie widziały radiowo, mogą się komunikować, gdyż urządzenia pośrodku domyślnie będą przekazywać wiadomości jako zwykli użytkownicy lub, jak wspomniano w pytaniu, specjalne węzły poniekąd zamontowane w troszkę lepszych lokalizacjach, by poszerzyć zasięg. Struktura sieci nie jest sztywna i możecie szyć sobie ją na miarę, według potrzeb lub własnego widzimisię topologii typów urządzenia czy innych modeli. W drugim pytaniu nie widzę problemu, by urządzenia od Meszczaszlika obsługiwały LoRaWAN po wgraniu innego oprogramowania. Czas i długość tekstu pewno będą tak jak w LoRaWAN, choć tutaj nie jest powiedziane jeszcze ostatnie słowo. Ale LoRaWAN to nie Meszczaszlik i teraz powiem najbardziej kontrowersyjną wypowiedź w tym odcinku. Meszczaszlik to nie LoRa. Myślę, że istotne jest wytłumaczenie pewnych niejasności. Bardzo dużo osób na Meszczaszlik mówi po prostu LoRki. Zapytane, co znaczy LoRki, odpowiadają, że long range, czyli daleki zasięg. I temat się urywa. Nazwa jest typowo marketingowa i niewiele mówiąca, bo nazwa Chirp Sped Spectrum jest już trudniejsza. Ogólnie to jest tak, jeśli sobie gadamy paszczowo przez walkie-talkie, to wysyłana fala zostaje podana modulacji częstotliwości. I to się nazywa modulacja FM. Możemy fali zmodulować amplitudę, wtedy mamy AM, lub przesunąć fali fazę. Czyli mamy falę jako nośnik informacji, możemy ją kopać, wydłużać, rozciągać. A co jeśli by to wszystko zrobić naraz? I tu przechodzimy do używanej przez nasz modulacji cyfrowej CSS. Na wodospadach, jak ktoś będzie miał okazję zobaczyć w kolejnych filmach, będą to takie ukośne kreseczki i te kreseczki możemy skracać, wydłużać, rozszerzać, zwężać, manipulować ich długością, a nawet czy jest ukośna z prawa do lewa, czy z lewa do prawa. Każda ta modyfikacja coś znaczy. Z reguły, jeśli dysponujemy na przykład 0,5 W mocy, to tak wysłana kreseczka może dolecieć sprawniej niż nasza modulacja FM z walkie-talkie. A że lata dalej, możemy zmniejszyć moc i zmniejszyć i ciągle utrzymywać żądany zasięg, czyli mniejsza moc nadawania to mniejsze zużycie energii. No i nieszczęśnie zapakowano to wszystko w pojęcie LoRa. Domyślnie boom na LoRa był przy wprowadzaniu internetu rzeczy, gdzie królowała LoRaWAN, a czujniki zasilane z małej bateryjki działały na kilka miesięcy. I tak, LoRaWAN wykorzystuje LoRa, być może nawet do odczytu twojego wodomierza w domu. Meszczaszlik wykorzystuje LoRa. Kolega elektronik, co komunikuje się ze swoim robotem, wysyłając dziwne teksty, też wykorzystuje LoRa. I na wszystko mówi się LoRa. Tak samo się nazywa, a razem się im spina. I nie będzie ze sobą działać, a bardziej sobie przeszkadzać radiowo. Dla mnie to tragedia w rozróżnieniu tego. LoRaWAN charakteryzuje się przeważnie topologią gwiazdy, gdzie czujniki nadają do iGate'a, przeważnie wpiętego w internet i cyk dane do chmury. W Meszczaszliku połączenie z internetem jest tylko dodatkiem dla chętnych. Pomimo iż na wodospadzie kreseczki to kreseczki, tak jak w LoRaWAN, tu każdy użytkownik może być gwiazdą lub czujnikiem. Nie mamy tutaj na przykład
podziału jak w LoRaWAN na klasy urządzeń A, B, C. W Mesh-Tastiku, jeśli by się uprzec, można by podmienić warstwę transportową i zamiast kreseczek wynająć dwóch Apache, by nadawali znaki dymne. Lub podmienić na 0 alfa. Nie wiem, co to jest, ale może w przyszłości będziemy po wiązkach światła się komunikować. I wtedy Mesh-Tastik się przepnie. Dlatego nie jestem zwolennikiem mówienia o Mesh-Tastiku LoRa, tak jak na czat Messengera nie mówi się MQTT. Pewno kolejny szak dla niektórych, że Messenger używa MQTT. Ja bym nie powiedział, że fale istnieją, lecz że bardziej są chwilą. O jak to, co przed chwilą powiedziałem, już przeminęło. Można by sobie wyobrazić kartkę w kratkę, która reprezentuje nam dostępne pasma radiowe. W naszym kraju Urząd Komunikacji Elektronicznej dba, by GSM miało swoje pasma na tej kartce, czyli kilka kratek, programy telewizyjne swoje krateczki i by nikt nie nadawał na kratce, gdzie nie może. Na przykład GSM na kwadracikach TV, choć już oszczą sobie na niektóre krateczki zęby. No i Mesh-Tastik do komunikacji wykorzystuje właśnie taką część pewnej krateczki. Bardzo wąska krateczka, linijeczka, ale jest. No i w tej krateczce mamy kilka częstotliwości, na których urządzenia radiowe Mesh-Tastika puszczają sobie fale radiowe. Ale jak to fala przemija? I tak jak nie włączymy radioodbiornika i nie usłyszymy relacji z wydarzenia, tak samo w urządzeniu radiowym Mesh-Tastika, jeśli w danym czasie nie będzie nasłuchiwać lub nie będzie w zasięgu radiowym, fala nie dotrze i nie będzie drugiej szansy. Oczywiście Mesh-Tastik spróbuje wysłać tą wiadomość ponownie, ale będzie to już nowa fala radiowa. Ukontentowany. Piotrek, szacuneczek za dobór słownictwa. Odpowiedź jest raczej dość precyzyjna. Nie wiadomo, bo o ile na przykład w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej UKE wydaje pozwolenie radiowe, które można policzyć, a nawet znaki wywoławcze radiostacji są do wglądu na stronie urzędu, w ogóle teleinformatycznie to UKE wymiata, tak, by używać Mesh-Tastika nie trzeba o nic występować i każdy przeciętny obywatel może sobie nadawać na tych pasmach bez licencji. I dla jednych jest to sposób na brak zasięgu GSM lub internetu w lasach czy w górach, więc takich raczej nie zobaczycie, gdzie są na internetowej mapie. Dla innych jest to sposób na przeżycie jakiegoś kataklizmu i o ile z powodzią czy inną klęską żywiołową zalecane by było, gdzie można podejść do urządzeń przekazujących, aby skontaktować się z innymi, tak też są fanatycy szykujące się na jakieś postapokaliptyczne klimaty. To taki raczej nie chce podawać lokalizacji swojej ziemianki w lesie. Ogólnie na żadne mapy z rozmieszczeniem użytkowników Mesh-Tastika bym nie liczył, choć te u zachodnich sąsiadów wyglądają imponująco, tak też nie pokazują pełnej liczebności. Najlepiej jest sprawdzić w swoim rejonie, na przykład na lokalnej grupie twojej dzielnicy czy miasta, wprost spytać się, czy taka sieć jest w pobliżu, lub po prostu spytać się, czy nie znalazłby się jeszcze ktoś chętny do eksperymentowania z Mesh-Tastikiem. A kto wie, może na wieży ratusza pozwolą wam router Mesh-Tastika postawić. Trzymam kciuki. Tu pytania nie rozumiem, więc odpowiem na wszystkie wymyślone warianty. Jeśli chodzi o tryb offline bez internetu, to tak, Mesh-Tastik nawet projektowany był też z takim zamiarem. Jeśli chodzi, czy można rozmawiać bez operatora, to nie wiem, z kim tu teraz gadać. I jeśli ma to być samodziałające urządzenie bez operatora, to tak, może sobie działać na przykład przekazując wiadomości od innych dalej lub wysyłać dane telemetryczne. Też człowiek wydaje się tu być spędnym ogniwem. Jeśli rozpatrujemy fakt samego czatowania bez człowieka, to gdy człowiek na przykład odepnie swoją komórkę i pójdzie sobie w las, większość pozostawionych tak urządzeń potrafi przechować kilka ostatnich wiadomości i przy ponownym wpięciu aplikacji po prostu nam je pokaże. No to super, lecimy dalej. Leśny dziad pisze. Czy da się z komputerem? Rozumiem, że nie wszyscy chcą używać komórki. Rozumiem, sam nieraz korzystam z cięższych rozwiązań, z normalną klawiaturą. I żeby nie przedłużać, powiem szybko, że można. A że pytanie jest o tyle inspirujące, że nagrałem nawet na podstawie niego odcinek specjalny. Pokażę wam, jak to zrobić. Oczywiście w lesie. Spodziewana premiera, powiedzmy, 6 grudnia. A niech będzie. A jaki to ma zasięg? No powiedziałbym, że można go liczyć w setkach metrów. Może mieć zerowy, bo pasmo radiowe w twojej okolicy jest zasyfione śmieciami. Może mieć kilka setek, na przykład 15, tak do 30 setek metrów w gęstej zabudowie. W otwartej przestrzeni to i do 50 setek metrów bywa stabilnie.
No ale niektórzy wychodzą nawet poza 10 km, nawet kilkadziesiątek kilometrów. Rekordy w komunikacji na Mesztasztiku to już 100 km dawno przekroczyły. Ogólnie możecie liczyć na zasięg horyzontalny. Przy tym paśmie im wyżej wejdziecie na górę, tym więcej widzicie i tam jest szansa się dobić. Warto też wiedzieć, iż horyzont radiowy jest przeważnie troszkę dalej niż horyzont optyczny, czyli możecie dotrzeć radiowo dalej niż widać. Czyli tak nadawać z balonu albo z zasobnika podwieszonego do F-35 możecie troszeczkę więcej niż ci co na ziemi. W Mesztasztiku urządzenia odbierające tak wysłane fale radiowe mają troszkę gorzej, gdyż fala nadawcza może ulec dyfrakcji, czyli się rozdzielić jak promień słońca i przyjść w formie bezpośredniej, jak i odbitej, np. od przeszkód, wzgórza wąwozu zabudowania i niejednokrotnie sama siebie zakłócić. Więc nie ma stałej odpowiedzi na to pytanie. Tak jak z zasięgiem GSM. Nieraz w pewnym miejscu pokoju nie ma zasięgu, ale kilka metrów dalej już coś tam łapiemy, bo tam się fale wzajemnie nie znoszą. Więc eksperymenty i praktyka mogą okazać się szybszą odpowiedzią niż symulacje komputerowe czy wyliczenia z dość skomplikowanych wzorów. EBT-32. Tak? Mam, posiadam. Tak, leży w tak zwanej szufladzie. Nie, nie potrafię. Jeszcze się za tą płytkę nie zabrałem. Czy sama płytka gwarantuje największy zasięg? Tu bym się spierał. Bardziej bym od anteny takiego parametru się spodziewał, ale też to bywa złudne. Bo antena kierunkowa niby zaleci dalej niż tak zwana antena dogólna. No, ale być może listek boczny tej anteny kierunkowej nie uchwyci w zasięgu twojego sąsiada, na którym ci zależy. A i nieraz anteny dogólne o wyższych zyskach potrafią nie mieć zasięgu w tych miejscach, na których nam zależy. Więc jak mówiłem poprzednio, warto eksperymentować i sprawdzać. Być może w tej płytce chodzi o moc. Jeśli tak, to Keper mogłeś zostać oszukany przez sprzedającego. Bo uwierz mi, pierwsze lepsze radio SDR jakiegoś radioamatora może nadawać z większą mocą. A ci z służby radiokomunikacyjnej amatorskiej to jeszcze sobie sami filtry na wejściu, na wyjściu dorobią, już pomijając, że mogą legalnie używać większych mocy na swoich pasmach, no ale nic za darmo, zdali egzamin i znają się na rzeczy. No i muszą pozwolenie radiowe płacić, a to już nie są tanie rzeczy. Ponad 80 groszy miesięcznie. Ogólnie to nie tylko long fast i medium fast. Mamy short, medium i long i w każdym jest slow lub fast, czyli short, slow, short, fast, medium, slow, medium, fast, long, slow i long, fast, czyli 6. Jest jeszcze long, moderate i short, turbo i very long, slow. Ogólnie im dalszy zasięg, tym wolniej i odwrotnie, im bliżej, tym większa transmisja. I tak, od 90 bitów na sekundę przy very long slow do 22 tysięcy bitów na sekundę w short turbo. Nie wiem dokładnie, o którym firmware'ze mówisz, bo jest ich na chwilę obecną kilka. Ale mogę pokusić się o śmiałą odpowiedź, że się nie skomunikuję z Mesztasztikiem obecnie na Quanshengu. Ale widziałem już modyfikację Quanshenga i odbierał falę SKF-u, to i pewno może by powyżej 800 MHz usłyszał. Quansheng radzi sobie z SSB, nie wiem czy już jest FT8, być może i sobie poradzi z dogadaniem z Mesztasztikiem. I pewno się ktoś znajdzie, kto się temu może podjąć. Tylko moje pytanie jest... Po co? To, że ty dolecisz dalej, niekoniecznie odbierzesz już sygnał z odpowiedzią, który będzie docierał troszkę bliżej. Nadając na przykład z 5 watów, bardziej zagłuszy w Mesztasztika niż poprawisz coś w okolicy. Zasada jest taka, że jeśli pasma jest mało, a wiele urządzeń z niego będzie korzystać, to im mniejszą mają moc i w mniejszych kółeczkach zasięgu operują, to więcej urządzeń radiowych w tym kółeczku może sprawnie działać i się nie zagłuszać. Więc większa moc nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. A jak ma się już ręczne radio, to ja bym bardziej na przemiennika z innymi radioamatorami gadał niż w SMS-y się bawił. Ale nie oceniam. Mam nadzieję, że masz świadectwo radiooperatora i nie bawisz się w trola na pasmach. Teraz Ula chciałaby porozmawiać z Olą. Rozumiem, że przekroczyliśmy limit Mesztasztika. Tak zwane 7 urządzeń radiowych przekazujące wiadomości nie wystarcza. W Mesztasztiku możemy zrobić mosty internetowe, czyli na przykład jakieś urządzenie przekazujące u Uli ma dostęp do internetu i wysyła tam wiadomości. Ola jest z zupełnie innej lokalnej sieci Mesztasztik.
dajmy na to za oceanem, i jakieś urządzenie radiowe pobiera z internetu wiadomości z lokalnej sieci Uli i rozsyła je radiowo w lokalnej sieci Oli. Jest taka opcja w Mesztaszticku, nawet testowana przez innych. Można łączyć tak miasta i dzielnice internetowo, ale takie moje pytanie, po co? Skoro Ola i Ula mają w zasięgu internet, czemu przez Skype'a sobie babki nie pogadają? Najwięcej pytań było, gdzie to kupić lub gdzie kupić białe urządzenie, i to jeszcze w tej cenie. Ja tam jestem za wolnym handlem i konkurencją. Kupcie tam, gdzie taniej. Tak jak pokazywałem w filmie o instalacji Mesztasztika, urządzeń, których możemy sfleszować i wgrać na Mesztasztika, jest bardzo wiele. Ja kupiłem u Chińczyka. W niektórych filmach udostępnią nawet nazwy produktów. To wystarczy je przepisać i tak znajdzie się tą aukcję na AliExpressie. Choć ciągle liczę, iż w polskich serwisach aukcyjnych czy sklepach również pojawią się prototypowe płytki po 50 zł, bo jeśli ma się upowszechnić Mesztasztik w Polsce, to te śmieszne płytki z modułami radiowymi nie powinny kosztować 200 zł. Koniec. Mam nadzieję, że rzuciłem wam trochę światła na temat Mesztasztika. Bardzo dziękuję wszystkim pytającym. Jeśli jeszcze macie kolejne pytania, piszcie w komentarzach pod tym filmem. Może uda się zrobić kolejny Q&A. Tymczasem dziękuję za lajki, udostępnianie tego filmu innym i do usłyszenia na pasmach.